Jesteśmy na terenie nadleśnictwa Smardzewice. Obiekt jest bardzo duży, ponad 16 tysięcy hektarów. Mamy tutaj duże zagęszczenie lasu, drzewem przewodnim jest sosna. Razem z Lasami Państwowymi będziemy robić liczenie drzew, aby zaplanować później wycinkę oraz będziemy generować numeryczny model terenu, aby zobaczyć, jak wygląda kształt i zagospodarowanie tutejszego lasu. I ubiegła dekada to pojawienie się pierwszych dronów, pierwsze testy, które wykonywaliśmy z wykorzystaniem dronów mocowanych, czy na których mocowano skanery lidarowe. Codzienna praca Biura Urządzania Lasu oraz Służby Leśnej podczas inwentaryzacji drzew wymaga tego, aby fizycznie osoba przyszła do lasu, wyciągnęła odbiornik oraz zmierzyła każde drzewo z osobna. Wyobraźmy sobie, że tych drzew mamy tutaj miliony. Jest to praca bardzo czasochłonna i wymagająca dużego zagospodarowania czasu. Drony są świetną alternatywą oraz nową technologią, która może pomóc w nadleśnictwie, aby te wszystkie prace były wykonywane i dokładniej, i w krótszym czasie. Nad terenem nadleśnictwa, które liczy powiedzmy około 25 tysięcy hektarów obszarów zalesionych, trwa kilka godzin. Wraz z nadleśnictwem wykorzystaliśmy drona Matrix 350 ze skanerem LiDAR L2, aby zinwentaryzować drzewa oraz wygenerować numeryczny model terenu. DJI wypuszcza nowy skaner, tak zwaną dwójkę. Miałem okazję i dużą przyjemność pracować z tymi danymi, brać udział, krótko mówiąc, w testowaniu. Jestem pod dużym, pozytywnym wrażeniem tej różnicy, jaką można zauważyć między danymi z L2, a innymi danymi z innych skanerów lidarowych podczepianych pod drona. 5 odbić to bardzo dużo. Ta informacja składająca się z 5 odbić to przede wszystkim dużo lepsza wydajność, możliwość zajrzenia troszkę głębiej w las, możliwość uzyskania większej dokładności. Tutaj po testach we see on that screen that we have not only information from the top and the ground, but we have all the information in the middle. This generates for us that the structure of the tree looks very natural. Zastanawiać po co leśnikowi, który zajmuje się hodowlą, ochroną tego lasu i później sprzedażą surowca, po co informacja o biomasie, czyli o całym drzewie. Proszę Państwa, Polska, jak wiele innych krajów, ratyfikowała protokół z Kioto. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania narzucanych limitów emisji CO2, ale żeby tych limitów nie przekraczać, trzeba bardzo dokładnie oszacować możliwości pochłaniania przez nasze ekosystemy przyrodnicze tego dwutlenku węgla, który jest emitowany przez człowieka, jego działalność, ale też przez przyrodę. Ekosystemem, który najwięcej pochłania, jest las, ponieważ dwutlenek węgla jest podstawowym składnikiem, a konkretnie węgiel organiczny, budulca substancji drzewnej. Oprócz samego oszacowania biomasy możemy oczywiście mówić o coraz bardziej precyzyjnych informacjach dotyczących stanu zdrowotnego, o wyszukiwaniu pojedynczych koron drzew, które wykazują oznaki wczesnych stadiów zamierania, które mogą być potencjalnym źródłem namnażania się rozwoju szkodników, szkodników, które powodują na przykład w kolejnych latach gradacje niszczące dziesiątki, setki, tysiące hektarów. Pozwala to służbie leśnej zaplanować, gdzie ma wysłać ekipę do wycinki drzew oraz biurowi urządzenia lasu, jak dobrze zagospodarować las. Ale to nie wszystko, ponieważ technologia LiDAR to dużo więcej informacji, nie tylko o pojedynczym drzewie, ale także o terenie, o jego zróżnicowaniu, o zagłębieniach, gdzie możemy tworzyć bardzo precyzyjne mapy, zwłaszcza w terenach trudnych, mapy z mrozowisk, mapy, gdzie możemy na przykład wybudować zbiornik retencyjny dla wody. Dodatkowo możemy sobie pozwolić na lot na 150 metrach, dzięki czemu możemy pokryć o wiele większy obszar w krótkim czasie,
A także jest tutaj nowe IMU, dzięki czemu nie musimy czekać na rozgrzanie się całego systemu. Dopiero po włączeniu drona jesteśmy w stanie od razu wykonywać następne loty. W ciągu 30 minut zmapowaliśmy 60 hektarów, z których później wyciągnęliśmy informacje o tym, gdzie każde drzewo się znajduje, z dokładnością centymetrową, oraz także wygenerowaliśmy numeryczny model terenu. Jest bardzo duża różnica względem poprzedniego modelu L1. 2-3 lata temu już byłem gotowy do wyposażenia naszej wydziałowej pracowni w drona ze starszym modelem Lidera. Teraz jestem przekonany, że tego typu wyposażenie będzie na pewno bardzo korzystne dla naszych prac badawczych. Po tym projekcie oraz po kilkunastu wnikliwych testach, które miałem przyjemność przeprowadzić, jestem przekonany, że ten produkt znajdzie wielu odbiorców, które pracują na co dzień z chmurą LiDAR, a w połączeniu z łatwym użytkowaniem drona M350 będzie to gotowy zestaw, który wyciągamy z pudełka, latamy oraz przeprowadzamy dalszy postprocesing danych w celu utrzymania wartościowych produktów, jakim jest chmura punktów LiDAR. We see that we receive very good data for the land, tree information and gives all the possibilities to protect the forest.